to jest jakieś nieporozumienie, żeby użyć najbardziej oględnych określeń, chociaż jak wiemy, padały słowa znacznie bardziej dosadne. Nie da się zlikwidować składek na ubezpieczenie społeczne. Ja przypomnę, że to jest ponad 130 miliardów złotych rocznie. One wpływają na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a w nim jest trzy fundusze emerytalno-rentowy, te główne, chorobowy i wypadkowy, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. To jest Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest ponad 60 miliardów złotych rocznych dochodów i wtłoczyć to, to tak można to rozumieć, bo to słowo likwidacja jest słowem nieprawdziwym, bo to ma być ponoć, tak potem tłumaczono tłumaczeniem. Ma być wtłoczone te dochody do podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych, być może to jest informacja analitykom partyjnym nieznana. To jest tylko na tle tamtych kwot 70 miliardów złotych. Czyli kwoty stanowiące 200 miliardów złotych mają być wmontowane, cokolwiek pod tym słowem rozumiemy, w podatek, którego dochody stanowią 1/3 tej wielkości. Czyli łącznie ten podatek powinien w związku z tym dostarczać ponad 270 miliardów złotych. Przypomnę, że największy podatek Rzeczpospolitej i największy we wszystkich państwach Unii Europejskiej podatek, czyli podatek od towarów i usług, to jest 120 miliardów złotych. Sądzę, że mówiąc tak najbardziej beznamiętnie, jest to kompletny falstart intelektualny, czyli przedstawienie zamierzenia, które po pierwsze byłoby czymś absolutnie bezprecedensowym, już nie mówiąc o barierze trudności, braku wzorców, możliwych błędów popełnianych. Czyli coś, czego nikt nigdy nigdzie nie zrobił, bo nie wiadomo po co miałby to robić. I pytanie, co miałoby się osiągnąć przez to, że tak trudny system wpłat, składek, te składki są naprawdę, to są odrębne dziedziny wiedzy. Zarówno składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak i składki na ubezpieczenie społeczne. Przypomnę, że składki na ubezpieczenie społeczne nie płacą tylko pracownicy. Połowę składek płacą pracodawcy i to też, jak rozumiem, miało być zlikwidowane. Czyli połowę składek płacą pracodawcy, przestawaliby płacić, a te kwoty, które oni nie płacą, miałyby być włączone do podatku dochodowego, który płacą pracownicy. Mówiąc najprościej, to jest absurd. To jest coś, co prawdopodobnie ktoś wymyślił, tak jak właśnie wczoraj słyszałem taki pogląd, że to pewnie w nocy powstało, tak jak pomysł referendum prezydenta Komorowskiego. I bez zaplecza intelektualnego i bez jakichś analiz, które już od dawna wiemy, że tu jest z tą tak zwaną drugą ławką bardzo źle po stronie rządzącej, że po prostu tam nie ma ekspertów, bo przypomnę, jak była debata, jak była kampania prezydencka, to słyszeliśmy raz, że proponowane przez prezydenta, jeszcze wtedy kandydata na prezydenta Dudę, jego propozycje dotyczące systemu emerytalnego i podatku dochodowego mają spowodować 180, potem 200, potem 300 miliardów i te 300 miliardów miało być rocznie, potem miało być w ciągu 4 lat, potem w ciągu 5 lat. Po prostu tam jest po prostu chyba bardzo pusto za plecami polityków, bo politycy nie muszą się na tym znać, ale powinni mieć jakichś fachowców, którzy po prostu wytłumaczą im uwarunkowania i przekażą wiedzę. Więc w moim przekonaniu, jeżeli to miało służyć, tu nie jestem na swoim boisku, jeżeli to miało służyć sukcesowi wizerunkowemu, to jest katastrofa wizerunkowa. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ktoś w ogóle będzie starał się to wprowadzić w życie, to ja powiem od razu, nikt tego nie wprowadzi w życie, nawet gdyby wygrał wybory, ponieważ bariera obiektywna materii,
stworzenia jakiejś gigantycznej, liczącej tysiące stron ustawy, która by to wszystko kodyfikowała. To są po prostu rzeczy przekraczające z reguły umiejętności każdego, nawet najlepszego zespołu rządowego. Tylko pytanie jest, po co miałoby być to robione, skoro efekt tego ma być taki, że te same pieniądze lub podobne pieniądze miałyby z powrotem te 270 miliardów wpłynąć do budżetu, a budżet by z tego wypłacał, nie wiem, na renty by bezpośrednio, emerytury, wypłacał zasiłki chorobowe. No jest to coś, co... No to każe z ogromnym szacunkiem patrzeć na kondycję klasy politycznej naszego kraju. Czyli to jest takie kulą w płot, to jest raz, jeśli chodzi o ekonomiczne, naukowe punkt widzenia, a poza tym wizerunkowa też tutaj klapa. No i takie ostrzeżenie, jednak pewni ludzie nie mogą spróbować ważnych urzędów, no bo nie wiadomo, co im do głowy przyjdzie. No bo no taki pomysł z piątku na poniedziałek może wywrócić cały mechanizm, prawda, ekonomiczny państwa. No, zdezorganizować państwo, tak jak teraz tym tematem, to wczoraj użył jeden z publicystów, że to jest deprawacja debaty publicznej, że debata publiczna musi być debatą poważną. Możemy się mylić, ale musimy stawiać poważne pytania, na które szukajmy odpowiedzi. Jeżeli postawimy bezsensowne pytania, to my psujemy debatę publiczną, bo zamiast pochylać się nad rzeczami ważnymi, to po prostu prowadzimy usiłujemy rozłożyć na czynniki pierwsze coś, czego się rozłożyć po prostu i zrozumieć nie da. Więc tego nigdy nie będzie, zgódźmy się, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości, nigdy tego nie wprowadzi, zresztą nikt nigdy nie podjąłby się takiego zadania, nawet w sensie legislacyjnym, żeby taką ustawę napisać. Więc szkoda, że tracimy tak ważny czas w debacie publicznej o sprawach Polski, których mamy dostatecznie dużo ważnych spraw, nad którymi warto by było się zastanawiać.